Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co tworzę, publikuję, wypożyczam, kupuję. Ogólnie rzecz biorąc, całą moją twórczością. Dzisiaj mam dla Was nietypowy unboxing. Mianowicie dostałem przesyłkę, ponieważ kilka dni temu odpowiedziałem na komentarz pod filmem na kanale Komiksy Mikołaja Ćwika i tam ten Mikołaj otrzymał od Egmontu samplery komiksów dziecięcych. To były samplery takie, to co jest dostępne online, też to były wydrukowane te książeczki, gdzie można było zobaczyć, jakie mamy możliwości, co Egmont wydaje dla młodszego czytelnika. Ja skomentowałem, że to bardzo fajna sprawa, fajne rzeczy i takie samplery w formie właśnie wydrukowanej powinny trafić do bibliotek. Mikołaj skomentował, że czemu nie, że może to wysłać do biblioteki, którą ja odwiedzam. Ja się z nim porozumiałem i ustaliliśmy, że wysyła to do mnie, ja to przekażę do biblioteki. Więc otwieram teraz paczkę i zobaczymy, jak to wygląda i z czym, jak wyglądają w rzeczywistości te samplery. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz tak, jak to było sklejone, czy to się wyjmuje. A tu jesteśmy. Tu mamy sytuację. Tu już coś przesunięte. Rzadko mam jakieś wysyłki, więc też nie jestem najbieglejszy w tej dziedzinie. Dobra. Mamy. I to są te katalogi. Fajnie zapakowane. Dobra. I teraz zobaczmy. Mamy trzy grupy. Tak jak można powiedzieć, jak Egmont. Jeśli śledzicie mój kanał, to wiecie, że recenzuję różne komiksy, w tym dla najmłodszych. Czyli mamy komiksy dla najmłodszych, tak to się prezentuje, gdzie mamy spis treści, jakie są serie, Bartłomiej Karmelek, Pan Borsuk i Pani Lisica, przykładowych kilka stron, opowieści z Bukowego Lasu, muszę wypożyczyć kolejny tom, bo widzę, że są fajne, W cieniu drzew i przykładowe, oprócz tego są jeszcze podane przykładowe tomy, okładki przykładowych tomów, jeśli dobrze kojarzę. Tutaj mamy podane. Tak samo mamy to w cieniu drzew i tak dalej, i tak dalej. Większość z tych serii już miałem okazję za kilkoma się zapoznać, szczególnie te nowe serie od Egmontu już widziałem, gdzie kto to kojarzy. Jest recenzja na moim kanale. Smurfy i świat emocji to jest chyba. O, tego jest, patrzcie, jak tego jest dużo. Enola i niezwykłe zwierzęta, to już miałem okazję recenzować. Jakariego, troszeczkę tomów czytałem, różnych recenzowałem. Pan Dzik i Pani, Malutki Lisek i Wielki Dzik, to jest polskiej autorki Bereniki Kołomyckiej. Tylko jeden tom kiedyś tam w przeszłości czytałem, muszę jakoś nadrobić. Kubatu, tego nie znam. Pika, o, Pika Pidula. Wszyscy na pokład i UPA tom drugi. Tego też jeszcze nie spotkałem, nawet nie wiem, czy mają to w bibliotece. Więc to jest ta, można powiedzieć, pierwsza seria, czyli... Aha, tu jeszcze będzie Oto Tosia, jeśli dobrze pamiętam. Jest treści tak, Oto Tosia w poszukiwaniu Pietrostwora. I to mamy najmłodszych, tych naszych dzieci, które ledwo dopiero zaczęły czytać, że tak, albo jeszcze rodzicom czytać. Później mamy bardzo fajny cykl, można powiedzieć, komiksy są super. Przecież jaki ten sampler jest spory, szczególnie w porównaniu z tymi komiksami dla najmłodszych. No, jest już różnica, ponieważ Egmont tych serii z komiksy są super, już wydał bardzo dużo. Tutaj mamy wpisane od Delisi do Kidlakiego. Delisie robią furorę, to jest jedna z ciekawszych serii, która już się przebija na Kanadzie, z tego co się orientuję. Widziałem po prostu, jak autor scenariusza Maciej Kur po prostu promuje i naprawdę robi się z tego ciekawa marka. Diabełki też recenzowałem, też ciekawa seria. Koń by się uśmiał, to jest jakaś nowa seria, której jeszcze nie było. I właśnie dzięki takiemu samplerowi możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała grafika. Aha, i to jest też na podobnej zasadzie, jak większość tych serii z komiksy są super, czyli mamy jedna strona na jeden kadr, na jednym kadrze. Rzeczy. Na jednej stronie jest jedna historyjka, Cedryk, też chyba nie mamy tego jeszcze w bibliotece, z
Cedric Sechas, czy tu jest Turbo Galop, to już był. To mają. Mali Bogowie, ta seria jest świetna. To jest rewelacyjna seria, to już wam mogę powiedzieć. Kamila i Konie, kolejna ciekawostka, to próbuję sobie z córeczką czytać. Phoebe Jednorożec, kolejna humorystyczna, Kasia i jej kot. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Ernest i Rebeka, Lu. A to jest ciekawe, bo to jest troszeczkę niestandardowe jak na te serie z cyklu komiksy są super. Zresztą Ernest i Rebeka też. Czyli masz jakąś taką dłuższą opowieść. Niekoniecznie jednorazową, chociaż nie, też są humorystyczne jedno. Tylko że tu pamiętam, że to się rozwijało, że to była jakaś taka dłuższa fabuła. Ptyś i Bill, kolejna zasada. Sisters, bardzo znana seria, bardzo popularna. Studio tańca. Krasnolud Nap. O, zupełnie inny styl graficzny. I Krasnolud Nap, z tego co śledziłem kiedyś, to miał bardzo fajne tytuły. Smocza kraina, diamenty są bezpieczne, śmiech nadejdzie jutro, żeni się tylko 8 razy. Mnie się od razu skojarzyło to z tytułami filmów o Jamesie Bondzie. Dobra, tak mamy Lilliput. Kolejna kapitalna seria, gdzie za scenariusz odpowiada Maciej Kur. Rewelacja. Wojtek i Rudy to chyba jakaś nowa rzecz, której jeszcze nie słyszałem. Tu będzie Oskar i Fabrycy. Myślę, czy będzie kolejny tom, bo to też była taka fajna przygodówka. I co my tu jeszcze mamy? I niesamowity Sherlock Worms. Też była fajna historyjka. Część tych komiksów w bibliotece jest, ale tych, co nie mają, to będą mogli rozważyć. Szczególnie tę nowość, czyli Koń by się uśmiał. To jest drugi. I można powiedzieć, że trzeci segment komiksów dla młodszych czytelników, nie dla najmłodszych, ale dla młodszych, to są te komiksowe opowieści. Czyli nie mamy krótkich historii jak te dla 5+, czyli te wszystkie Dziobaki Toto, Malutki Lisek Wielki Dzik, Oto Tosia, Enole i Niezwykłe Zwierzęta i tak dalej. Tylko mamy, a nie są to też takie opowiastki, komiksy są super, czyli jedna strona, jeden gag, czasami łączące się w wielką fabułę typu tutaj mamy Sherlocka Wormsa, Delisie, Lilliputa, znowu Lilliput. Czy tutaj chyba Ptyś i Bill z tego co widzę, tu jest Mali Bogowie. To nie są tego typu. Jakari jest też samo fabularnie, to jest cała historia. Jeden tomik to jest cała opowieść. Ale tu mamy komiksowe opowieści i one tutaj w większości są bardzo, bardzo fajne. Mamy tutaj Sami, Frank, Luka, Emma i Wylety i tak dalej. Sami Zniknięcie, to wam powiem, recenzowałem na kanale, że tom drugi jest już naprawdę niesamowity. To jest post-apo dla młodszych czytelników. Y Ostatni z mężczyzn dla młodszych czytelników. Frank, bardzo fajna seria, ale dopiero jak się przeniesiemy do przeszłości. Luke, to było ciekawe. Emma i Violeta, przepięknie rysowane. To jest właśnie kolejny element, dzięki czemu takie samplery mają znaczenie, bo wtedy możemy zobaczyć, jak to wygląda. Tu mamy Kumpelki. Tu akurat są komiksowe opowieści i też to nie podchodzi za bardzo pod styl, który mówiłem. Magiczna Siódemka, to jest jakaś nowość. I dzięki temu można zobaczyć, jak to będzie się prezentowało, jaki będzie miało wygląd. Graficznie jest ciekawe. Jakieś duchy widzę. Lulu i Nelson. O, kolejny ciekawy rysunek. Coś mi się kojarzy. Czy to nie jest przypadkiem autor ten sam, co Pamiętnik Wisienki? Tak. Ilustratorka cyklu Pamiętnik Wisienki. Dojdziemy do tego jeszcze. Kapitalne. Super Sik. Kolejna nowa rzecz. Będzie można zobaczyć, wiedzieć, czy mamy do czynienia. Tośko z lasu. Giganci. Kolejna seria. Później mamy Sixteen. Złota Wstyków też jest w przygotowaniu. Też jest ciekawie stworzona. Światła Północy. Malin Fach. To jest norweska, jeżeli dobrze pamiętam. Skandynawska w każdym razie seria. Kapitalne rysunki w moim odczuciu. Nawet tutaj daję i to pokazanie. Pozytywka też jest bardzo, bardzo fajna.
Czarolina. Są wszystko bardzo ciekawe opowieści. Czarodziejki Witch. O to bym się zatrzymał, ponieważ wypożyczyłem, bo biblioteka na szczęście zaczęła to zdobywać i sobie wypożyczyłem pierwsze dwa tomy i byłem pozytywnie zaskoczony, jak to się dobrze czyta. Ale to jest właśnie coś, co można pokazywać, dzięki czemu można się wiedzieć, dowiedzieć, co jest ciekawego do zdobycia. Śledztwo Emily Holmes. Pamiętniki Wisienki. To była świetna seria. To była super seria. I tu mamy Minecraft. Tu nie mam pojęcia. Minecraft w ogóle nie jestem w temacie, jeżeli chodzi o Minecrafta. Maja i Minizaury. Chyba ostatnie coś, co tu prezentują. I patrzcie. 160 stron. Sampler, który pokazuje kluczowe. Tutaj mamy rozpisane, ile tego, ile tych komiksów dla młodszych czytelników jest. 160 stron tutaj. 150 kilka tutaj. O tego Kiglafiego nawet nie spojrzałem. Tak, zatrzymałem się na Sherlocku Wormsie. O. Coś chyba w tym egzemplarzu zapomnieli. O, zapomnieli. Egzemplarz został zakończony na niesamowitym Sherlocku Wormsie. Kidlaki trzeba po prostu zobaczyć samemu. No i oto Tosia. Tak to się prezentują te samplery komiksowe, gdzie można zapoznać się z tym, co Egmont wydaje dla młodszych czytelników. Ja w najbliższym czasie zaniosę te samplery do biblioteki. Pokażę im to, żeby mogli sobie zapoznać się, żeby sobie ewentualnie to wrzucili na stan, żeby wiedzieli, co zamówić, żeby na przykład dzieciom, które odwiedzają bibliotekę, mogli pokazać, żeby sobie wybrali coś z katalogu. Przejrzą sobie i powiedzą, że taka historia, tą by chcieli, albo rodzice z dziećmi jak będą, że chcieliby to poczytać i wtedy będzie wiadomo, czego szukać na półkach. Serdecznie dziękuję Mikołajowi za to, że przesłał mi te samplery. Dzięki temu będę mógł to zanieść do biblioteki. Serdecznie go pozdrawiam. Zachęcam Was, żebyście zasubskrybowali jego kanał, odwiedzili jego stronę na Facebooku. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo ciekawe materiały, unboxingi naprawdę z różnych tematów. Od komiksów dziecięcych, po nawet książki. Kolekcja Hachette, to co jest mitologia nordycka, też się tam pojawia. Jak ktoś jest zainteresowany, może sobie pooglądać. To by było na tyle tym razem. Do następnego razu. Cześć!